Że nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu i wierzyliśmy w to, że możemy lepiej pojechać, ale niestety no nie udało się. No cieszę się, bo faza play-offów to już całkiem inna jest, można powiedzieć. Nie ma marginesu błędu. Jeżeli była szansa nawiązania z gospodarzami walki, to skutecznej walki, to trzeba było ją podjąć. I to żeśmy uczynili. To jest bardzo dużo w fazie play-off, ale oczywiście wierzymy w to, że możemy odrobić. Będziemy się szykować do kolejnego meczu i będziemy robić wszystko, żeby jak najlepiej w Gorzowie wypaść. Ja wiem, że tu były duże zmiany poczynione na to, że była dostosowana glinka w tygodniu. Troszkę inaczej on wygląda, ale niemniej też regulacje. Poza tym no, każdy się przygotował. Przygotowaliśmy się na coś podobnego, ale to na pewno nigdy nie zrobi się tego tak samo. Mentalnie byliśmy mocno nastawieni na to. A że też zagrało to sprzętowo, no to jest cała kwintesencja tego wszystkiego. No, że to jest gra błędów, to przestrzeli z jakimiś ustawieniami, to nie ma. No, zresztą widzieliśmy końcówkę, gdzie Torunianie lepiej od nas wychodzili spod taśmy i jechali. Lepiej te przynajmniej biegi nominowane, ale no cóż, była bezpieczna przewaga i żeśmy dowieźli ją do końca. Ja myślę, że tutaj no Emila po prostu nie było i musieliśmy sobie radzić bez niego. Nie ma co teraz się tam pochylać, czy jakby był, to by było inaczej, czy nie. No, jest jak jest i tyle. I zobaczymy, czy kolejny mecz Emil będzie mógł z nami pojechać, czy też nie. Emil z tego co wiem robi wszystko, żeby mógł z nami pojechać, natomiast nie jest to też takie proste, bo gdzieś tam to by trzeba jakieś spotkać, co uzdrawia. Nigdy nie ma sporej zaliczki, ja już tyle jestem w żużlu, widziałem różne rzeczy i na swoich chuzę trzeba być do końca skoncentrowanym, nie ma bezpiecznej zaliczki. Jak ja mam to tłumaczyć? Można wytłumaczyć to w jedyny sposób, że najprawdopodobniej ten tor, który przygotowaliśmy dzisiaj, nie był odpowiedni dla naszych zawodników. Ja spodziewałem się podobnego toru, nawet jeszcze bardziej śliskiego. Pod tym kątem odbywały się treningi, pod tym kątem odbywała się regulacja sprzętu. A nie to w jakiś sposób zaowocowało. W tym meczu nie jechał z tego względu, że nie miał czasu z nami tutaj jeździć. Miał mecze w Anglii, a też tor szedł w stronę dość specyficzną, więc chcieliśmy dać szansę zawodnikom tym, którzy mogli na tym torze popracować.